Witajcie, kochani. Dzisiaj przygotowałam dla Was medytację, zresztą na Waszą prośbę, aby uruchomić w podświadomości tą część, która jest odpowiedzialna za przyswajanie wiedzy, utrwalanie jej i korzystanie z tego, co zostało przyswojone. Są różne teorie, praktyki, jak się uczyć, jak powtarzać, jak utrwalać, jak tworzyć przestrzeń do nauki. I oczywiście wiele też zależy od naszych predyspozycji. Jeden z niemieckich profesorów psychologii, Hermann von Ebbinghaus, stworzył tak zwaną krzywą zapamiętywania. Spójrzcie na nią. Jak szybko po zaledwie jednej godzinie tracimy wiedzę, której się nauczyliśmy. To 50%. Po tygodniu zostaje zaledwie 1/4 tego, czego się nauczyliśmy. I profesor prowadził mnóstwo różnych badań, jak to wygląda, jak ten nasz umysł reaguje. Stwierdził też, że po 10-15 minutach od zakończenia nauki warto ją powtórzyć. Przez to, że pracuję z podświadomością, to jest aż 90% naszego umysłu. Dr Joe Dispenza twierdzi, że nawet 95%. Wiem, że wiele z naszych umiejętności właśnie jest w podświadomości. Tam też są nasze przekonania i programy, które dotyczą nas samych i przekonania tego, jak przyswajamy wiedzę. I kiedy słyszeliśmy jako dzieci od naszych autorytetów, rodziców, dziadków, poradzisz sobie, nauczysz się. Na początku może być trudne, ale potem przyjdzie z łatwością. Albo nie, to jest dla ciebie za trudne, nigdy się tego nie nauczysz. Już tyle razy siadałeś do nauki, a ta matematyka to jest dla ciebie naprawdę duże wyzwanie. Albo problem. I te przekonania, które słyszeliśmy jako dzieci, są utrwalone w naszej podświadomości. Warto się temu przyjrzeć. Warto przyjrzeć się temu, co sami myślimy na temat uczenia się, jeżeli chodzi o nas samych. Co myślimy na temat zdobywania wiedzy i czy rzeczywiście jest to nie tak dla nas trudne czy łatwe. Zwróćcie uwagę, jak się uczycie, co zapamiętujecie. Warto przepracować te programy. Przygotowałam dla Was procesy transformacji holimi, łydmi, gdzie właśnie sięgamy do wewnętrznego dziecka, aby przyjrzeć się z tego poziomu naszym ograniczeniom. I tak robił Milton Erickson, jeden ze wspaniałych psychologów, psychiatrów i hipnoterapeutów, który właśnie konfrontował naszą rzeczywistość z naszą przeszłością, aby uzdrowić to z samego początku. Tak też przygotowane są procesy transformacji w zgodzie z naukami najlepszych hipnoterapeutów, na podstawie również sesji indywidualnych, które prowadzę, abyście jak najlepiej i jak najkorzystniej przeszli przez te procesy w swoim tempie, w zgodzie ze sobą, w pełnym szacunku dla Waszego indywidualnego podejścia. Ale jeśli masz gotowość, aby wspierać innych, aby dotrzeć do osób, z którymi pracujesz, dużo dalej, dużo głębiej, albo chcesz zmienić swoją ścieżkę życiową, to zapraszam Cię na certyfikowane kursy hipnozy. Wszelkie informacje znajdziesz w opisie poniżej. Zapraszam Cię na stronę Polskiej Akademii Hipnozy. Tam również jest cała oferta. Jeżeli ta przestrzeń umysłu, właśnie umysłu podświadomego, interesuje Cię, chcesz mieć wpływ na siebie, chcesz pomagać, prowadzić inne osoby w ich rozwoju świadomości, wzroście, do tego, aby żyli właśnie życiem, na jakie zasługują, to zapraszam Cię do zapoznania się ze wszelkimi informacjami, które są poniżej. Kochani, dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Dziękuję za wsparcie, za inspirację, za motywowanie do tego, żeby nagrywać dla Was kolejne i kolejne medytacje. One przychodzą od Was.
czasem coś pojawi się w przestrzeni mojego umysłu, aby Wam nagrać. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, za Wasze komentarze. Robię wszystko, żeby odpowiedzieć na to, co piszecie, czasami z opóźnieniem, ale mój komentarz myślę, że pojawia się do każdego wpisu. Także dziękuję Wam bardzo, bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie, z miłością, Małgorzata Leszczyńska. Zamknij oczy i z każdym oddechem odprężaj się coraz bardziej, coraz głębiej. Poczuj przyjemny ciężar Twoich powiek, jak stają się wiotkie rozluźnione, a Ty odprężasz się jeszcze bardziej. Możesz nawet wyobrazić sobie, że kierujesz swoje oczy pod zamkniętymi powiekami w stronę swojego umysłu, a stamtąd płynie słowo: odpręż się, odprężam się. Możesz nawet teraz spróbować bezskutecznie otworzyć oczy, zauważając, jak pozostają zamknięte. Bo już dokładnie wiesz, że kiedy otwierasz oczy, wymaga to od ciebie włożenia, wysiłku. A kiedy chcesz zanurzać się coraz głębiej w swój relaks, pozwalasz, żeby oczy pozostały zamknięte. Skupiasz się na moim głosie, przyjmując sugestie, które są dla Ciebie korzystne, resztę odrzucasz. Pamiętaj, że usłyszysz każde moje słowo, nawet kiedy czasem Twój umysł będzie błądzić, ponieważ teraz nic nie ma takiego dużego znaczenia jak to uczucie odprężenia, którego doświadczasz. Zatem pozwól sobie odprężać się coraz bardziej, coraz łatwiej i cieszyć się tym cudownym uczuciem relaksacji, aby całe Twoje ciało, aby Twój umysł odprężały się coraz głębiej, coraz łatwiej, coraz przyjemniej. Odprężając się coraz bardziej, otwierasz bramę do swojej podświadomości. Pomyśl zatem o tym, że otwierając bramy do swojej podświadomości, wchodzisz w ten obszar Twojej wiedzy, który jest potężny i głęboki. To najbardziej wiarygodna wiedza ze wszystkich,
zostaje w przestrzeni podświadomości. Bo jeśli kiedykolwiek doświadczałeś jazdy na rowerze, to będziesz zawsze o tym pamiętać. Kiedy nauczysz się czegoś, potem z łatwością wykonujesz to. I właśnie tę umiejętność możesz wykorzystać w szybkim uczeniu się, przyswajaniu wiedzy. Bo przyspieszenie nauki oznacza intuicyjne rozumienie tego, czego się uczysz, i łatwe zapamiętywanie oraz przypominanie sobie tego, czego się już nauczyłeś. Zatem pozwól, aby twoja podświadomość otwierała się i była podatna na to, co przyjmujesz, aby uczyć się naprawdę jak najwięcej. Zatem pozwól sobie na to, aby podświadomość pamiętała wszystko, co słyszy, wszystko, co widzi, wszystko, co czyta. Aby zapamiętywała wszystko, czego dotyka, czego smakuje. I nawet kiedy wątpisz, że pamiętasz, to nie wiem, czy wiesz, ale ta zdobyta wiedza wciąż w tobie jest. Czasami bardzo głęboko w podświadomości. Czeka na ten właściwy moment, aby wynurzyć się na powierzchnię. I jeśli ufasz sobie, ufasz swojemu wewnętrznemu prowadzeniu, i jeśli masz świadomość, że niejednokrotnie używałeś nieświadomej pamięci, to doskonale wiesz, że umiejętność korzystania z przyspieszonego uczenia się leży w głębokim zaufaniu. Dokładnie tak. Wszystko, co masz do zrobienia, to zaufać sobie i swojej nieograniczonej podświadomości. Zatem pozwól sobie odrzucić zwątpienie, odrzuć wszelkie blokady, bo jeśli chcesz, aby twój umysł uczył się łatwiej i szybciej, to, co masz do zrobienia, to zaufaj, akceptuj. Bo dzięki temu twój umysł będzie wchłaniał i rozumiał nową wiedzę coraz łatwiej i łatwiej, kiedy tylko będziesz tego potrzebować. Doskonale wiesz, że twój umysł jest potężnym narzędziem. Pamięć może być niezwykle silna i niezawodna,
zaobserwuj swój oddech. Jest coraz wolniejszy, spokojny. W takim stanie dużo łatwiej uczysz się. Kiedy twój umysł wchodzi naturalnie w fale mózgowe alfa, twoje zdolności uczenia się są coraz większe, łatwiejsze. Niepożądane myśli próbują wtargnąć, podczas gdy się uczysz. Obserwuj je bez zatrzymywania się na nich. Pozwól, żeby przepływały i odpływały dalej. A dzięki temu zauważysz, że twój umysł jest coraz bardziej skoncentrowany i gotowy do nauki. Coraz łatwiej się koncentrujesz, zachowując w pamięci to, czego się uczysz. Odczuwasz coraz większą przyjemność z uczenia się. Nawyk uczenia się jest coraz łatwiejszy. Wybierasz określony czas. Uruchamiasz przestrzeń swojego umysłu, która z łatwością wchłania wiedzę coraz łatwiej, coraz prościej. Przekonujesz się, że myślisz o wiele jaśniej. Coraz szybciej się koncentrujesz. Twoje zainteresowanie tym, czego się uczysz, jest coraz większe. Poświęcasz temu całą swoją uwagę, odrzucając wszystko, co zbędne właśnie w tym danym momencie. A wszystko, czego się uczysz, wywiera głęboki, trwały wpływ na twoją pamięć, aby móc z tego łatwo korzystać z lekkością, swobodą, naturalnie. I doskonale wiesz, że nieważne jest, aby pamiętać wszystko, bo ważne jest to, aby pamiętać. Te elementy, które w danym momencie są potrzebne. I kiedy doskonale już wiesz, że wszystko, czego się uczysz, pozostaje w twojej podświadomości, coraz łatwiej docierasz do podświadomości, kontaktując się z nią w momencie, kiedy wchodzisz w naturalny stan umysłu, jakim jest trans. W stanie spokoju, relaksu, coraz łatwiej docierasz do tego, co chcesz wykorzystać, czego potrzebujesz. Z każdą godziną, z każdym dniem, z każdym tygodniem, z każdym miesiącem twoja pamięć jest coraz lepsza, a nauka o wiele łatwiejsza, przyjemniejsza.
sprawia radość, bo zapamiętujesz to, czego się uczysz. Z łatwością przypominasz sobie wiedzę, której się nauczyłaś, kiedy tylko potrzebujesz. Przychodzi to coraz łatwiej, coraz szybciej. A wiedza, którą zdobywasz, jest trwała, bo twoja podświadomość pamięta wszystko, co czytasz, co słyszysz, co widzisz. Potrafisz dotrzeć do tego swobodnie, z lekkością i łatwością. Zauważasz, że uczenie jest coraz przyjemniejsze. I doceniasz to. I kiedy z łatwością sięgasz po zdobytą wiedzę, w tobie jest ogromna radość, bo twój umysł otwiera przestrzenie tego, czego się nauczyłeś. Nauczyłaś, masz do tego bezpośredni dostęp. Zatem zaufaj w pełni całkowicie swojej wyjątkowej, wspaniałej podświadomości. Kiedy już wiesz, że uczysz się coraz łatwiej, szybciej, przyjemniej, pojawia się w tobie satysfakcja, pewność siebie i ogromna radość. Pozwól, żeby te uczucia stały się częścią twojej nowej rzeczywistości, dając pełną świadomość, że możesz i odnosisz sukces łatwo i bez wysiłku, dzięki zdobytej wiedzy. Coraz częściej zauważasz, że twoja pamięć poprawia się, ponieważ przyswajasz coraz więcej tego, czego się uczysz. Pozwól sobie na to i od dzisiaj, w każdym momencie, kiedy sięgniesz po wiedzę, przyjdzie ona z dużą łatwością, bo kiedy za chwilę policzę do trzech i powiem trzy, sięgniesz po książkę. Może włączysz jakiś kurs, aby z łatwością przyswoić wiedzę, którą chcesz zdobyć, pozostając w stanie pełnego relaksu, w falach mózgowych alfa, spokojnie otworzysz oczy i zaczniesz przyswajać nową wiedzę. Zatem jeden. Wracasz do tu i teraz. Dwa. Twoje mięśnie uruchamiają się. Trzy. Otwierasz oczy i siadasz do nauki. Przyjemnego zdobywania wiedzy ci życzę. I kiedy przestrzeń twojego umysłu została otwarta na przyswajanie wiedzy skutecznie, trwale, to pamiętaj, aby słuchać właśnie tej medytacji przed każdym podjęciem nauki, aby otworzyć tą przestrzeń twojego umysłu, która potrafi zapamiętać
i udostępnić to, co przechowuję właśnie w podświadomości. Korzystaj z tego jak najczęściej. Pamiętaj, że najłatwiej uczymy się wtedy, kiedy wchodzimy w fale mózgowe alfa, w taki spokój, spokojny oddech, relaks, kiedy nasz umysł jest wypoczęty i przestrzeń Twojego zapamiętywania, przyswajania wiedzy jest dużo, dużo łatwiejsza. Życzę mnóstwa sukcesów i radości z nauki.